Dzień dobry. O. Dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję, że pani długo nie czekała. Nie, gdzież tam, chwilkę tylko. Witam. Dzień dobry, miło mi. Po rozmowie telefonicznej wiedziałem, że to jest kobieta, ale nie tak młoda dziewczyna. To jest to? Tak, tak. To jest ten samochód. Mogę sobie go tam pooglądać? Oczywiście, jak najbardziej. O. Kluczyki. Super, dziękuję. Proszę bardzo, śmiało sobie pooglądać, maski. Jak najbardziej. Za dużo się pewnie od pani nie dowiem, więc trzeba samemu oglądać. Zobaczymy, co tam. Jakieś przygody blacharskie były? Nie, wie pan co, nie, nic nie było. Tak jak mówiłam, na bieżąco serwisowany, więc... Ma tragedię. Nie ma wycieków, więc ktoś o niego dbał. No co, jeden minus, wie pan, halogen nie działa tutaj. Aha, no to no, poważny minus. Ale to taki mały minus w zasadzie. Żarówka, parę złotych, to nie problem. Może zajrzymy do bagażnika? Tak, tak, pan sobie zajrzy, proszę bardzo. Kawał bagażnika. No, spory dość. Widzę, że nie jedno przewoził też. No, trochę coś tam się przewoziło. Nie, no, powiem. Nie ma tragedii. Ale auto zadbane. Nie wiem, tak wygląda całkiem przyzwoicie. Hamulce ma, opony ma. Przyzwoicie też wygląda, tak, tak. Możemy się przejechać? Jasne, śmiało. No, zapraszam. No, proszę. Przejadę się tym samochodem, sprawdzę skrzynię biegów automatyczną, zawieszenie, no i podejmę decyzję. Otwieram trochę go tam, posprawdzam, nie? Takie tam szyby działają. Tak, działają, działają, wszystko działa, naprawdę. Wsterka. Wszystko sprawne. Akumulacja. Oczywiście. Ale jakie głośniki też. No to fakt. W samochodzie całe wyposażenie działa, klimatyzacja działa, wszystkie najdroższe rzeczy działają, szyber dach działa, szyby, no, trzyma się kupy. Dobra, pojeździmy tutaj trochę po dołkach, trochę tak, żeby tak sobie go sprawdzić. Widziałem po hamulcach, po oponach, tak, że nie ma tragedii. Moglibyśmy porozmawiać o pierdołach, ale przyjechałem tutaj kupić samochód. Mam robotę do zrobienia. To wie pani co, to pojedziemy, wrócimy tam na miejsce i sobie pogadamy o cenie. Oczywiście. Wszystko mi pasuje oprócz ceny. No cóż, no to wie pan, no tak jak... No, tak jak w ogłoszeniu, 27 900. 27 900 za ten stan tego samochodu, to jest dobra kwota, ale żeby na tym zarobić, no muszę coś ubić. 25. No podoba mi się, że chce pan kupić, ale no niestety tutaj będę się trochę twardo trzymać. 25 tysięcy totalnie mnie zaskoczyło, to dla mnie za mało. No to tak, 27. Jak się uprę przy 26, to na pewno 26 dam. 27, no to nie dam, no. To umówmy, spotkajmy się w połowie, 25. Pani 27, spotkajmy się na 26 i załatwiamy ten. Wie pan co, no tak, żebyśmy się spotkali w połowie, no tak 26,5? Nie, 26,5 nie dam, ale dobra, nie będę taki, dorzucę stówkę, 26,100. To żeby nie było też, że jestem kobietą, coś też dla mnie 26,150. Pasuje. Dobrze. Dobra. No. To gdzie załatwimy papiery? Zapraszam do mnie. Okej. Tam wszystko podpiszemy.